Na początku chciałbym wyjaśnić, czym jest samo Ghost Recon. Seria oferuje rozgrywkę na polu walki i doświadczenia oddziałów Spec Ops. Ważny jest także element taktyczny rozgrywki. Staramy się jednak, żeby walki były dynamiczne i ciekawe. Pragniemy też oddać w ręce graczy pełną swobodę, co oznacza, że naprawdę mogą się zachowywać tak, jak chcą. Jeżeli wolą prostą walkę, proszę bardzo, ale jeśli pragną wykorzystać wszelką technologiczną przewagę, jaką otrzymują żołnierze Ghost Recon, to możliwe jest też bardziej taktyczne podkradanie. Fabuła opowiada zaś o ogólnoświatowym rynku przemytu broni, który bada nasz oddział. Akcja toczyć się będzie w Afryce Północnej i Ameryce, choćby w Boliwii, Zambii, Nigerii czy nawet w Pakistanie. W którymś momencie okaże się, że sprawa toczy się o coś znacznie poważniejszego, globalnego, co zmusza do odwiedzenia wschodniej Europy i Rosji. Staraliśmy się, by cała rozgrywka była tak skonstruowana, aby gracz mógł ją bez problemu przejść samodzielnie lub z przyjaciółmi. W pierwszym wypadku sztuczna inteligencja będzie mu pomagała. Tak czy inaczej, zawsze w akcji bierze udział 4 żołnierzy. Jeśli gracie sami, to trzema zarządzać będzie sztuczna inteligencja. Rzecz jasna, jeżeli będzie 4 graczy, to nie będzie ona potrzebna. Współpraca nie powinna być trudna, bez względu na to, czy gra jedna żywa osoba, czy 4. Nawet przy stosowaniu złożonych sztuczek, takich jak zsynchronizowany strzał, pozwalający jednocześnie wyeliminować kilku przeciwników. Wskazać cele można z równą łatwością przyjaciołom, jak i sztucznej inteligencji. Po wciśnięciu spustu przez jedną osobę, wszyscy przeciwnicy zostaną zabici w tym samym momencie. To dobry sposób na uniknięcie alarmu, bo można zabić wszystkich wrogów szybko, a nie rozpoczynać walki. System sprawdza się zarówno podczas starcia, jak i podkradania. Nową cechą gry jest także zbrojmistrz. Pozwala ona modyfikować wszelką broń, która jest w grze, a mamy ponad 50 jej rodzajów oraz mnóstwo dodatków. Zbrojmistrza można używać przy zastosowaniu kontrolera lub Kinecta. Kombinacji są naprawdę miliony i każdy może spróbować się pobawić, by osiągnąć najlepsze wyniki. Tryb współpracy jest jednakże najważniejszy i najbardziej znaczący. Pozwala naprawdę doświadczyć tego, co jednostki specjalne. Współpracowaliśmy z żołnierzami Spec Ops, więc wrażenia są możliwie bliskie rzeczywistych. Niewątpliwie ciekawa jest również kustomizacja broni oraz tryb rozgrywki wieloosobowej.